Moja działalność jest możliwa dzięki moim patronom, takim jak na przykład Marek Szymanek. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich na drugiej sesji QA, która będzie w całości poświęcona odpowiedzi na jedno pytanie, które na naszej grupie na Facebooku zadali mi moi patroni. Jest to pytanie, które zostało zdecydowaną większością głosów wybrane jako najciekawsze zadał je Jacek, a brzmi ono następująco. Czasami słyszy się takie twierdzenie, że zachodnia cywilizacja jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Na ile Twoim zdaniem jest to prawda, a na ile jest wręcz przeciwnie i przynajmniej niektóre wartości, które uznajemy za zachodnie, powstały w opozycji do chrześcijaństwa? To pytanie uzupełnił Marcin. Słyszałem o książce o bardzo intrygującym tytule, jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację. Czuję intuicyjny sprzeciw. Ale bez szerszej wiedzy, ze swojej perspektywy mogę zgłosić tylko zastrzeżenie, że w zasadzie można zawdzięczać Kościołowi wszystko co dobre, a z drugiej strony nie znamy alternatywnej wersji historii bez Kościoła, by móc porównać te zdobycze cywilizacji. Czy Kościół zbudował nam świat? Gdyby tak było, może wyczerpał swoją rolę i już wystarczy. Kilka uwag na początek. Po pierwsze, że Telta odpowiedź na tak postawione pytanie jest tak złożona i wymaga przedstawienia i odniesienia się do tylu argumentów, że podzieliłem ją na serię wypowiedzi, która składać się będzie z dziesięciu części. I początkowo planowałem opublikować je jedna po drugiej, kiedy wszystkie już będą gotowe, ale w ostatnim czasie pojawianie się tego tematu tak często w moich rozmowach z chrześcijanami. I przede wszystkim, atak Rosji na Ukrainę, który ma wymiar konfrontacji między cywilizacjami, skłonił mnie do wniosku, że jest najwyższy czas, żeby zacząć taką publiczną analizę korzeni naszej cywilizacji i doprowadził mnie do decyzji, żeby zacząć jak najszybciej i publikować odcinki, kiedy tylko poszczególne części będą po kolei gotowe. Także przerwy między kolejnymi odcinkami będą trochę większe niż planowałem, ale za to już dzisiaj zaczynamy tym dzisiejszym wprowadzeniem i co pewien czas będą pojawiać się na kanale kolejne odcinki tej serii. Zachęcam do korzystania z playlisty, którą będę zamieszczał w opisach filmów i w przypiętych komentarzach. Po drugie, prawdopodobnie z własnej inicjatywy nigdy nie zająłbym się tym tematem, ponieważ historia idei nie leży w centrum ani moich zainteresowań, ani moich doświadczeń. I tego typu tematami nigdy w przeszłości bliżej się nie zajmowałem, bo były daleko od głównego nurtu moich zainteresowań. Więc ja nigdy wcześniej się tym argumentem specjalnie nie zajmowałem, ani jako chrześcijanin, ani później, z powodów, o których również opowiem więcej. Ale podjąłem się tego tematu przede wszystkim dlatego, że takie pytanie podczas naszego QA moi patroni wybrali jako najciekawsze, a moja oferta dla patronów polega na tym, że podejmuję tematy, które Was interesują, choćby były bardzo trudne. I podjąłem się tego tematu również dlatego, że zauważyłem, że jest to temat rzeczywiście niezwykle ważny w dyskusjach światopoglądowych. Bo mam wrażenie, że bardzo często, może coraz częściej, pojawia się w argumentacji publicystów i apologetów chrześcijańskich, ale też wielu ateistów, racjonalistów i humanistów posługuje się argumentami historycznymi z zakresu tego tematu w swojej krytyce kościoła. Po trzecie, jest to temat bardzo obszerny i bardzo złożony. To nie jest tak, że są na ten temat dziesiątki książek. Są dziesiątki i setki książek, i innych publikacji, i wypowiedzi o każdym elementarnym zagadnieniu, z których składa się ten temat. A te książki i publikacje są prawie zawsze niekompletne, jeśli chodzi o opracowanie zagadnienia, i są prawie zawsze jednostronne i budują kompletnie inne, sprzeczne ze sobą wizje tego, o czym opowiadają. O tym będę za chwilę więcej mówił. I po czwarte, co wiąże się z tym, jak ten temat jest obszerny i złożony. Odpowiedź na to pytanie moich patronów wymaga poruszenia ogromnej liczby składowych tematów, z których każdy z kolei jest ważnym i obszernym zagadnieniem samym w sobie. Dlatego, żeby moja odpowiedź wyszła w miarę zwięźlej na temat, jestem zmuszony dość pobieżnie potraktować każdy z elementów tego, co będę mówił. Zdaję sobie z tego sprawę wiele spraw jestem zmuszony zupełnie pominąć, a wiele rzeczy uprościć, żeby skupić się na argumentach bezpośrednio służących do tematu, nie zagłębiając się zbytnio w szczegóły żadnego z poszczególnych zagadnień, które w ogromnej większości na to by zasługiwały, żeby poświęcić im osobne analizy. Zdaję sobie z tego sprawę, że prawie każdy z elementów składowych mojej wypowiedzi zasługiwałby na dodatkowe wyjaśnienia i doprecyzowania. I zapewniam, że to nie jest wszystko, co miałbym do powiedzenia na każde z tych zagadnień, ale będę starał się skupić na głównym temacie. W przeciwnym razie musiałbym jeszcze więcej czasu poświęcić na wyjaśnienia wszystkich możliwych wątpliwości i zarzutów wobec tego, co powiem do każdego z tematów składowych. Zamiast tego, będę na pewnym etapie zostawiał dyskusję o wątpliwościach, kiedy przedstawię Wam wersję rozstrzygnięcia danego zagadnienia elementarnego, która wydaje mi się najbardziej uzasadniona. A kolejne możliwe zarzuty i wątpliwości pozostawię do uzupełnienia czy lepszego wyjaśnienia w osobnych wypowiedziach, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc jeżeli o jakiejś myśli albo możliwości interpretacji w ogóle nie wspomniałem, to nie znaczy, że tego nie wiem albo nie pomyślałem o tym, tylko z dużym prawdopodobieństwem rozważałem, czy by o tym nie powiedzieć i z pewnych powodów zdecydowałem, że jednak w tym momencie nie będę o tym mówił. Więc zachęcam wszelkich ochoczych krytyków, żeby zamiast przesądzać, że na pewno czegoś nie wiem, albo że przecież powinienem wspomnieć o tym a tamtym, że dużo konstruktywniej będzie zapytać, dlaczego coś przedstawiłem w taki, a nie inny sposób, albo dlaczego tego a tego argumentu akurat czyimś zdaniem zabrakło. Z tego rodzaju powodów na przykład. Zdecydowałem się na samym początku nie przesądzać żadnych zawężających definicji wartości chrześcijańskich i cywilizacji zachodniej, tylko odpowiedzieć na pytanie o ich związek, uwzględniając maksymalnie wiele skojarzeń, które wy możecie mieć. Ponieważ, na przykład, co to tak naprawdę jest cywilizacja zachodnia? Świadomie, głęboko zakorzenione w starożytnej Grecji i Rzymie wyznaniowo-chrześcijańskie w życiu społeczno-politycznym, konserwatywne i arystokratyczne pojęcie tożsamości zachodu jako christianitas, które dominowało w Europie od średniowiecza do XVIII wieku, a które dzisiaj przeżywa schyłek albo kryzys. Czy wiek rewolucyjnych, totalnych projektów społecznych, od rewolucji francuskiej przez marksizm po faszyzm, czy to jest prawdziwe oblicze cywilizacji zachodniej, czy może postoświeceniowa, egalitarystyczna, świecka, racjonalistyczna, liberalna i demokratyczna postnowoczesność, która dominuje od połowy XX wieku? Który etap przemian cywilizacji zachodniej należałoby uznać za właściwy i najbardziej reprezentatywny? To byłaby wielka dyskusja sama w sobie. I podobnie, co to tak naprawdę są wartości chrześcijańskie? Czy wolność sumienia, egalitaryzm, inkluzywizm i troska o najsłabszych i wykluczonych w rozumieniu lewicowo-progresywnym? Czy ustanowiony przez Boga naturalny porządek dobra i zła w życiu człowieka, który ma określać zasady życia osobistego i społecznego w rozumieniu prawicowo-konserwatywnym? Nie wspominam już o rozważaniach i sporach definicyjnych, co to tak naprawdę w ogóle są cywilizacja i chrześcijaństwo. To zajęłoby bardzo dużo czasu i zawęziło nasze rozważania do jakichś sztucznie wybranych spraw. Dlatego, jak tylko mogę w tej mojej wypowiedzi, wymijam tego rodzaju spory w ten sposób, że będę się starał o każdej składowej sprawie mówić tak, żeby arbitralnie nie pominąć żadnego ważnego dla Was aspektu tematu i mam nadzieję, że obraz całości wyjdzie w ten sposób i ciekawy i zrozumiały, i odpowiadający na konkretne pytania i skojarzenia jak największej liczby spośród Was. Kilka słów na temat warunków pracy nad tym konkretnym tematem. Historia, a zwłaszcza historia idei, jest obszarem niezwykle narażonym na niebezpieczeństwo błędów i zniekształceń spowodowanych przekonaniami światopoglądowymi i ich konsekwencjami. Niestety, są ludzie, którym chyba wydaje się, że w temacie historycznym wystarczy powiedzieć, że było tak i tak, a jeśli ktoś myśli inaczej, to jest religijny albo ideologiczny, albo ateistyczny ciemnogród i te inne poglądy to są mity na ten temat. Bo przecież w pewnej książce jest napisane, albo pewien profesor mówi, albo co gorsza przecież wiadomo, że było tak i tak. Niestety, wiele osób, które wypowiadają się publicznie o historii, sprawiają wrażenie pojęcia o historii na poziomie podręcznika do szkoły podstawowej. Przecież wiadomo, że wydarzyło się to i to, przecież wiadomo, że przyczyną tego wydarzenia było to i tamto, kropka. Ale historia zupełnie tak nie wygląda. Historia nie jest sprawozdaniem z przeszłości. Historia o wiele bardziej jest areną sporów o przeszłość. Najważniejsze, żeby uświadomić sobie od razu na wstępie następującą rzecz. Dzisiaj nie mamy dostępu do tego, co i dlaczego się wydarzyło w przeszłości. Mamy dostęp do pozostałości i śladów działań ludzi w przeszłości i do opartych na nich argumentów na temat tego, co i dlaczego się wydarzyło. To jest bardzo ważne. Wypowiedź historyczna nie jest jak sprawozdanie oczywistych faktów. Wypowiedź historyczna jest o wiele bardziej jak opowieść oparta na faktach według czyjejś interpretacji, jest o wiele bardziej jak mowa sądowa, w której adwokat lub prokurator argumentuje na rzecz wizji nieznanego wydarzenia z przeszłości powołując na świadków wybrane przez siebie pozostałości i ślady z przeszłości i broniąc hipotezy w jaki sposób są one ze sobą powiązane i o czym świadczą to do czego mamy jakiś dostęp to są pozostałości i ślady ludzkich działań z przeszłości wszystko ponad to generalizacje wyjaśnienia przyczynowo-skutkowe począwszy od doboru źródeł Począwszy od decyzji, które z dokumentów są istotne, a które nieistotne dla danego zagadnienia. Wszystko to są interpretacje, i jako takie rozgrywają się nie na poziomie oczywistych faktów, tylko na poziomie argumentów i kontrargumentów. Efekt jest taki, że próbując zbadać jakiś temat historyczny, korzystamy z dorobku ludzi, którzy nawet całe życie zawodowe zajmują się różnymi aspektami danego tematu i dochodzą do jakichś wniosków, a i tak. Te wnioski są często między sobą sprzeczne i ich wiarygodność ostatecznie trzeba zawsze próbować samodzielnie oceniać. I teraz historia roli chrześcijaństwa w dziejach naszej cywilizacji to jest temat potężnie światopoglądowo obciążony. Dla wielu osób na każdym etapie powstawania i odbioru narracji historycznej to jest temat powiązany z ich tożsamością światopoglądową i przynależnością do jakiejś grupy światopoglądowej. To oznacza ogromną podatność na błędy, stronniczość i ideologizację. Od samego momentu powstawania źródeł przez pisanie historii po interpretację historii przez odbiorców. To oznacza realne zagrożenie, że obraz wydarzeń współczesnych i historycznych, zbudowany sobie przez wiele zainteresowanych osób, profesjonalistów i nieprofesjonalistów, może bardziej wynikać ze zjawisk towarzyszących dysonansowi poznawczemu i konformizmowi grupowemu, niż z dogłębnej wiedzy o tym, co rzeczywiście się wydarzyło ponieważ co najmniej od reformacji w XVI wieku, a szczególnie od oświecenia w XVIII wieku, istnieją strony sporów historycznych dotyczących chrześcijaństwa, które nawzajem oczerniają się, używając argumentów historycznych. Każda z tych stron ma swoje uprzedzenia i interesy. To tworzy realne zagrożenie dla osób, które identyfikują się tożsamościowo z tymi stronami, że będą przejmować łatwo i szybko stanowiska o charakterze tożsamościowym albo grupowym na temat zagadnień, które są trudne i złożone. Jako chrześcijanie będą skłonni łatwo przejmować korzystną dla chrześcijaństwa interpretację wydarzeń historycznych, a jako ateiści interpretację niekorzystną. Strony tego sporu generalnie przypisują sobie zasługi za wszystko, co dobre, a tych drugich obwiniają o wszystko, co złe w historii cywilizacji zachodniej. Obie strony podgrzewają temperaturę tego sporu, wzajemnie obrzucając się oskarżeniami, takimi jak zarzut o kradzież wartości elementów światopoglądu przez drugą stronę. Na przykład mamy takie książki jak Apologety Chrześcijańskiego Franka Tureka, która zawiera argument presupozycyjny, a nosi tytuł: Okradając Boga, dlaczego ateiści potrzebują Boga, żeby móc argumentować? A z drugiej strony mamy takie wykłady, jak humanisty i ateisty Patricka Moroa, z argumentem historycznym, pod tytułem Kradzież rozumu jak chrześcijaństwo ukradło ogólnoludzkie wartości. I co gorsza, mam wrażenie, że po wszystkich stronach tych sporów są ludzie, którzy są gotowi propagować bzdury albo oszczerstwa w imię osobistych przekonań i w imię jakiejś misji zwalczania drugiej strony. Ponieważ niektóre osoby sprawiają na mnie wrażenie, jakby albo bezkrytycznie, albo bezlitośnie powielały mitologię i propagandę wpasowującą się we własny światopogląd, a uderzającą w przeciwny. I to dotyczy również profesjonalnych historyków i autorów pierwotnych źródeł historycznych z przeszłości. Walka o wizję historii chrześcijaństwa między stronami tego sporu jest bezwzględna z powodu tego, jak silny to jest argument w walce ideowej. Profesor Maciej Dymkowski, psycholog zajmujący się poznaniem historycznym, pisze tak. Tworzony przez historyka obraz przeszłości zawsze jest uzależniony od jego wiedzy czerpanej ze źródeł oraz w cudzysłowie wiedzy poza W rezultacie, tak w przypadku ustalania faktów, jak i wyjaśniania, różnice między poszczególnymi historykami mają u swojego podłoża odmienności ich poglądów na świat oraz na temat tego, do czego warto dążyć, co zaś należy zwalczać, a więc różnice ideologiczne. Uleganie określonemu systemowi idei i wartości w szczególności wyznacza sposoby doboru źródeł, oceny zebranego materiału, jak też dokonywane uogólnienia i formułowane wnioski. Punkt widzenia, z którego podejmuje się badania dziejów, zawsze będzie warunkował wyniki. Co więcej, zarówno profesjonalny historyk, jak i każdy człowiek myślący o przeszłości w kategoriach procesu historycznego, zazwyczaj przyjmują perspektywę takiej czy innej grupy, pozostają pod oddziaływaniem wartości wyznawanych i propagowanych przez zbiorowości, do których przynależą, bądź których cele z jakichś powodów uznają za swoje. Identyfikacje takie mogą wręcz zasadniczo wpływać na selektywną i tendencyjną rekonstrukcję przeszłości. Koniec cytatu: Dlatego ja, badając to zagadnienie i przygotowując swoją odpowiedź na to pytanie, starałem się maksymalnie ostrożnie rozpoznawać i unikać tego typu zagrożeń i w dostępnych źródłach, i w literaturze. Nie narzekam, bo na to jestem umówiony z moimi patronami, że będę maksymalnie rzetelnie i bezstronnie podchodził do każdego tematu, który nas interesuje, tylko relacjonuję, jak wygląda sytuacja, jak trzeba być niezwykle ostrożnym, czytając i uznając za wiarygodne cokolwiek w tym temacie, i jak ogromna i jak żmudna to jest praca z mojej strony. Jakie w związku z tym przyjąłem zasady pracy nad tym tematem, o tym powiem jeszcze za chwilę. Ale. Psychologiczne pułapki czekają również na ciebie, drogi widzu, jako na odbiorcę argumentów historycznych. Na podstawowe zagrożenia, które stale czyhają na nas wszystkich, kiedy coś czytamy albo słuchamy, wskazuje teoria dysonansu poznawczego. Są to dyskomfort psychiczny towarzyszący poznawaniu informacji, które zaprzeczają głębokim przekonaniom, zwłaszcza tożsamościowym i grupowym, i wynikający z tego błąd konfirmacji dysonans poznawczy, błąd konfirmacji i jak wobec nich uczciwie pracować intelektualnie, to wszystko zasługuje na osobny odcinek, który chciałbym kiedyś zrobić, ale dzisiaj muszę o tym wspomnieć, bo ma to ważne konsekwencje dla odbioru przez Ciebie tej serii filmów, którą właśnie zaczynamy. Wybrałem na ten moment jeden cytat nie z Festingera, Shermera czy Popera, współczesnych psychologów i filozofów poznania naukowego, ale z postaci, o której będziemy mówić jako o jednym z prekursorów nowożytnej metody naukowej. Angielski filozof Francis Bacon już na początku XVII wieku pisze tak. Rozum ludzki, skoro raz przyjął pewien pogląd, czy to dlatego, że jest on tradycyjnie uznawany, czy też dlatego, że nam jest przyjemny, wszystko inne ściąga na jego poparcie i potwierdzenie. I choć większa jest może siła i liczba wypadków, które przemawiają przeciwko temu poglądowi, mimo to jednak nie zwraca na nie uwagi i albo lekceważy je, albo wprowadzając pewne drobne rozróżnienia, usuwa je i odrzuca, kierując się uprzedzeniem grożącym poważnymi i zgubnymi następstwami, a żeby tylko powaga owych poprzednich koncepcji pozostała niezachwiana. Tak przedstawia się sprawa z wszelkim zabobonem, a więc astrologią, snami, znakami, wiarą w karzącą sprawiedliwość i tym podobne. Ludzie znajdujący upodobanie w tego rodzaju urojeniach, zwracają uwagę na te wypadki, w których się one spełniają, a te, w których zawodzą, chociaż zdarzają się one o wiele częściej, lekceważą i pomijają lecz o wiele bardziej niepostrzeżenie wciska się to zło do filozofii i nauk. W nich mianowicie to, co raz znalazło uznanie, zabarwia i nagina do siebie wszystko inne, choćby nawet to inne było o wiele silniejsze i słuszniejsze. Co więcej, niezależnie od tych upodobań i urojeń, o których mówiliśmy, rozum ludzki popełnia stale ten sam właściwy sobie błąd. Że więcej porusza go i pobudza to, co twierdzące, niż to, co przeczące, podczas gdy właściwie powinien się ustosunkować jednakowo do obu. A nawet przeciwnie, gdyż przy ustalaniu prawdziwości każdego twierdzenia ogólnego, większą wagę ma właśnie wypadek negatywny. Koniec cytatu. Od siebie dodam, że również o wiele bardziej niepostrzeżenie i z ogromną siłą wciska się to zło do historii, zwłaszcza w temacie tak obciążonym światopoglądowo, jak nasz dzisiejszy. W tym cytacie Francis Bacon zwraca uwagę na trzy elementy ważne dla nas w tym momencie. Po pierwsze, nieprzyjemność, którą naturalnie odczuwa ludzki umysł, kiedy napotyka zaprzeczenia wcześniej przyjętych poglądów. Po drugie, odruchowa i nieświadoma strategia omijania tej nieprzyjemności poprzez unikanie zaprzeczeń i szukanie potwierdzeń przyjętego poglądu czyli to, co we współczesnej psychologii nazywa się błąd konfirmacji. Błąd konfirmacji to jest nieefektywna strategia gromadzenia informacji, polegająca na tym, że człowiek odruchowo, aktywnie szuka, zwraca uwagę i przyjmuje za wiarygodne tylko takie informacje, które potwierdzają przyjęty wcześniej przez niego pogląd. Najważniejsze niebezpieczeństwo błędu konfirmacji jest takie, że często gromadzi się prawdziwe informacje. Problem w tym, że jeżeli nie zna się opowieści z drugiej strony jakiegoś sporu, to nie zna się całości zagadnienia i łatwo na podstawie fragmentarycznych prawdziwych faktów utwierdzać się w całościowo fałszywym przekonaniu. To nie znaczy, że chrześcijanie i ateiści o skrajnie różnym obrazie historii chrześcijaństwa w ogóle nie znają historii albo że mają złą wolę. Ale przedstawicielom obu stron grozi silna pokusa, żeby uznać za zadowalający zbiór posiadanych informacji w tym momencie, kiedy ta wiedza dobrze pasuje do światopoglądu i człowiek dobrze się czuje, że wszystko się zgadza z jego światopoglądem. Natomiast trudno im wzbudzić w sobie szczerą motywację, żeby sprawdzić, jakie są argumenty i informacje, które mogą zaprzeczać posiadanemu światopoglądowi. I po trzecie, Francis Bacon przewiduje, jakie jest prawidłowe postępowanie, żeby błędu konfirmacji i jego skutków uniknąć. Postępowanie, które od połowy XX wieku stanie się pożądanym standardem w nauce, mianowicie aktywne poszukiwanie niepotwierdzeń, tylko zaprzeczeń przyjętego poglądu z powodu tych niebezpieczeństw, które wiążą się ze strategią konfirmacyjną, strategia falsyfikacyjna gromadzenia informacji, czyli aktywne sięganie po dane świadczące przeciwko temu, co się wydaje lub co się podoba, lub co by pasowało. Strategia falsyfikacyjna w historii jak w każdej innej dziedzinie, w której chce się formułować jakieś twierdzenia ogólne, jest strategią efektywniejszą w formułowaniu bardziej trafnych przekonań. Choć jest psychicznie trudniejsza, bo wymaga zgody i umiejętności poradzenia sobie z nieuniknioną nieprzyjemnością, która się z tym wiąże. Najbardziej oczywiście zachęcam Was do porzucenia jakichkolwiek przekonań w tej sprawie, które mają służyć jako argument albo fundament dla jakiegokolwiek światopoglądu. Wtedy cały ten proces poznawania różnych trudnych argumentów jest o wiele łatwiejszy, bo wtedy człowiek łatwiej i chętniej przyjmuje uzasadnioną korektę tej czy innej swojej opinii, a nie włącza się tryb obrony przed zniszczeniem własnej tożsamości i całego uniwersum, w którym się żyje. W każdym razie zachęcam każdego i każdą z Was, kto spotka się z informacjami, które przeczą Waszemu światopoglądowi, żeby zmierzył się z tym w sposób dzielny. Zachęcam, żebyście mieli ambicje podejść do podawanych przeze mnie informacji bardzo krytycznie, ale na poziomie czysto merytorycznym, a nie odrzucali ich z góry na podstawie tego, co chcielibyście, żeby było prawdą. Jeżeli zależy wam na posiadaniu poglądu maksymalnie zbliżonego do prawdy, a nie na tym, żeby mieć poczucie, że masz rację, Zmierz się uczciwie przed samym sobą z każdym argumentem, który zaprzecza temu, co teraz myślisz, zdając sobie sprawę, że to zawsze będzie psychicznie niekomfortowe i nieprzyjemne. Zwłaszcza jeżeli niedawno zmieniłeś światopogląd, zostałeś chrześcijaninem, albo porzuciłeś Kościół i chrześcijaństwo, to teoria dysonansu poznawczego wskazuje, że aktualnie bardzo ważne będzie dla Ciebie słuchanie argumentów, które uzasadniają, że podjąłeś dobrą decyzję. Tu chodzi o tak zwany dysonans podecyzyjny. A dużą przykrość sprawią Ci argumenty mogące sugerować coś przeciwnego. Jeżeli jednak zależy Ci przede wszystkim na tym, żeby mieć jak najwięcej przekonań prawdziwych, a jak najmniej fałszywych, to zachęcam Cię do dzielnego i uczciwego zmierzenia się z uczuciami, które zrodzą się w Tobie, kiedy będziesz słuchał tej serii i wysłuchania jej oczywiście bardzo krytycznie na poziomie weryfikacji merytorycznych informacji i argumentów, które będę podawał, ale nie pozostawanie na etapie psychologicznego sprzeciwu wobec jakichś treści. Ponieważ tymczasem historia, a szczególnie historia idei, jest bardzo żyzną glebą nie tylko dla błędów i zniekształceń psychologicznych, ale również są w niej możliwe różnego rodzaju błędy metodologiczne. Podstawowy błąd metodologiczny w historii to oczywiście błąd post hoc ergo propter hoc czyli automatyczne przyjęcie, że następstwo w czasie między zjawiskami świadczy o zajściu relacji przyczyny i skutku między nimi. Na przykład w roku 380 cesarz Teodozjusz ustanowił chrześcijaństwo katolickie jedyną legalną religią w cesarstwie rzymskim, i stosunkowo niedługo potem nastąpił upadek cesarstwa na zachodzie i nastały ciemne wieki upadku kultury i cywilizacji. Czy ustanowienie chrześcijaństwa religią państwową było przyczyną upadku starożytnego Rzymu na Zachodzie i jego cywilizacji? Angielski historyk Edward Gibbon postawił taką tezę w XVIII wieku i od tego czasu trwa spór, czy i na ile tak było między historykami różnych orientacji światopoglądowych. Ponieważ przyczyny późniejszych wydarzeń mogły być zupełnie inne – to mogła być tylko zbieżność w czasie, albo nawet czynnik działający wbrew tym innym przyczynom, ale zbyt słabo. W każdym przypadku to wymaga dokładnego prześledzenia danych i uzasadnienia proponowanego wyjaśnienia. Podobnie, jeżeli kilka procesów dzieje się jednocześnie, wcale nie jest oczywiste, jakie są relacje przyczynowo-skutkowe między nimi i ich kierunek. Czy coś działo się z tego powodu, który podejrzewamy, czy działo się bez związku, czy działo się pomimo tego, czy działo się z zupełnie innej przyczyny. Na przykład, pozostając w okresie późnego cesarstwa rzymskiego, od III, a zwłaszcza od IV wieku, niewolnictwo w Rzymie zaczęło stopniowo zanikać. W tym czasie jednocześnie rozpowszechniało się chrześcijaństwo, nauczonych prawników rzymskich, którzy współtworzyli prawo, oddziaływały stoickie idee. Natury takiej samej u wszystkich ludzi i nienaturalności niewolnictwa, oraz w związku z zakończeniem okresu podbojów i coraz trudniejszą sytuacją militarną cesarstwa pogarszała się sytuacja gospodarcza latyfundiów wiejskich, gdzie pracowała większość niewolników. Który z tych procesów był przyczyną, który współwystępował bez związku, a który może nawet hamował zanikanie niewolnictwa? Tutaj apologeci chrześcijaństwa wybierają sobie tylko jeden z wielu procesów, który przebiegał jednocześnie z innymi i mówią, że to wpływ chrześcijańskich idei miłości i godności człowieka doprowadził do zaniku niewolnictwa. Tymczasem, w każdym takim przypadku trzeba znać znacznie więcej szczegółów konkretnej sprawy, niż tylko to, że dana hipoteza pasuje do kolejności wydarzeń i psychologicznie pasuje nam jako wyjaśnienie. Tym bardziej, że zjawiska, które mogą sprawiać wrażenie, że jedno wynikło z drugiego, mogą powstawać bez żadnego związku, niezależnie od siebie. Na przykład w dojrzałym średniowieczu powstał w Europie Zachodniej etos rycerski, którego istotą było podporządkowanie używania przemocy szlachetnym zasadom etycznym i dobru innych ludzi i wspólnoty. I mniej więcej w tym samym czasie w Japonii rozwijał się tzw. kodeks Bushido, czyli nieformalny kodeks etyczny wojownika, który wobec samurajów formułował takie wymagania jak sprawiedliwość, prawość, honor, dobroć, współczucie, uprzejmość, pokora, wierność. Jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim kodeksem wymagań etycznych wobec wojowników? pewnie żaden, bo nie mamy żadnych dobrych powodów, żeby sądzić, że jeden wpłynął na drugi ze względu chociażby na izolację geograficzną. Jeżeli tak, to ilustruje problem, że również w ramach tego samego naszego kręgu kulturowego, w okolicznościach izolowanych od siebie w czasie i przestrzeni, albo na przykład w warstwach społecznych mających ze sobą mało kontaktu, podobne idee mogły powstawać więcej niż raz. Bez związku ze sobą, niezależnie od siebie. Wiele rzeczy dzieje się naraz i może się nawzajem powodować, przeciwdziałać, albo pozostawać bez związku. Dlatego odpowiedzi na pytanie o kierunek przyczyn w historii są zawsze spekulacją i mają charakter hipotez, które wymagają za każdym razem szczegółowego zbadania i uzasadnienia, kiedy ktoś twierdzi, że coś było z powodu tego, a nie innego. Wszystkie te trudności oczywiście dotyczą również działań poszczególnych, indywidualnych osób w przeszłości, bo na każdego z nas i dzisiaj, i w przeszłości oddziałało naraz wiele różnych wydarzeń, osób i idei, i wcale nie jest jasne, co konkretnie z tego chaotycznego zbiegu okoliczności, co konkretnie spowodowało daną naszą myśl albo działanie. Bardzo rzadko i dzisiaj, i w przeszłości zdarzają się dokumenty, a tym bardziej działania, które zaczynają się od słów ponieważ wydarzyło się w moim życiu to i to, na przykład, ponieważ jestem chrześcijaninem, to teraz myślę albo robię to i to, a nawet jeżeli mamy tego typu deklaracje, to często można mieć uzasadnione wątpliwości, czy one trafnie i szczerze wyrażają motywację danej osoby, czy miały charakter życzeniowy, albo służyły jakimś celom. Prawie nigdy motywacja osób nie jest w sposób wiarygodny jasna, i w każdym przypadku trzeba wykonać pracę, żeby próbować w sposób uzasadniony domyśleć się, co rzeczywiście stało za czyimiś słowami albo działaniami. To jest bardzo trudne nawet w przypadku osób żyjących współcześnie, a co dopiero, kiedy dzieli nas od takiej osoby odległy czas i inne okoliczności kulturowo-historyczne. I dlatego odpowiedź na pytanie, z jakiego dokładnie powodu ktoś zrobił to, co zrobił, może mieć charakter tylko hipotezy i towarzyszących jej argumentów, a nie oczywistego faktu. Dalej czyhają problemy i błędy związane z oceną i interpretacją wartościującą wydarzeń w historii. Po pierwsze, ahistoryzm czyli ocena i interpretacja wydarzeń z przeszłości, bez uwzględnienia ich kontekstu historycznego, warunków społeczno-kulturowych i politycznych, w których ludzie myśleli i działali, tak jak gdyby ludzie zawsze znajdowali się w naszych dzisiejszych warunkach kulturowych, społecznych i politycznych. Na przykład, słyszy się taki argument używany przez apologetów chrześcijaństwa, że aż do XVIII wieku w publicznym życiu intelektualnym Europy praktycznie nie było ateizmu i ateistów. Apologeci pytają: Od starożytnych Aten aż do oświecenia cóż wniósł ateizm do cywilizacji zachodniej, którą od schyłku starożytności budował Kościół katolicki, potem również protestanci, generalnie chrześcijanie. Apologeci z lubością cytują na ten temat niekogo innego jak Izaaka Newtona, który pisał: Sprzeciwiają się Bogu, ateizm w deklaracjach i bałwochwalstwo w praktykach. Ateizm jest tak bezsensowny i wstrętny dla rodzaju ludzkiego, że nigdy nie miał wielu wyznawców. Otóż, z tego, że ateizm nigdy nie miał wielu publicznych wyznawców, można wyciągnąć wniosek, że jest bezsensowny i wstrętny. Tylko pod warunkiem, że nie uwzględni się realiów otwartego bycia ateistą i pracy intelektualnej jako ateista do XVIII wieku. Realiów polegających na tym, że przez większość tego czasu w Europie wszelkie publiczne przejawy niewiary w panującą religię, epikureizm, rozumiany jako materialistyczny hedonizm, Herezje, ateizm czy panteizm z definicji uznawano za tak wielkie zagrożenie dla moralności i porządku społecznego, że należało je bezwzględnie zwalczać. Nawet kiedy w XVII wieku rodziła się wolność religijna, początkowo nie obejmowała ateistów. Na przykład, pozostając w tej samej Anglii w tym samym czasie co Newton, John Locke, ojciec liberalizmu, tak pisał o ateistach w liście o tolerancji. Nie należy w ogóle tolerować tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga. Obietnice, umowy i przysięgi, które spajają społeczeństwo ludzkie, nie mogą wiązać ateisty. Odrzucenie Boga, choćby tylko w myśli, niszczy wszystko. Hobbes czy Kartezjusz, Spinoza czy Hume, Vanini czy Łyszczyński, Aikenhead czy Melier, niezależnie od tego, czy tego rodzaju osoby w głębi serca tak naprawdę były ateistami, Panteistami, deistami czy tylko wierzącymi katolikami o niegrzecznym temperamencie albo poglądach. W ich czasach samo oskarżenie o ateizm było ostatecznym argumentem przeciwko nim, intelektualnym i karnym, i realnie groziło prześladowaniami, a nawet śmiercią. I oczywiście, otwarty ateista nie mógł uczestniczyć w życiu akademickim. Na przykład, pozostając w tej samej Anglii w tych samych czasach, Newtona. Od wszystkich pracowników Uniwersytetu w Oksfordzie, podobnie jak na innych uniwersytetach, wymagana była zgoda na artykuły wiary przedkładane przez Kościół. A ponieważ Edmund Halley, jeden z najwybitniejszych astronomów i matematyków tamtych czasów, miał bardziej liberalne niż oficjalne poglądy na interpretację Biblii, to za ateizm odmówiono mu stanowiska na uniwersytecie. W rezultacie na uniwersytetach produkowano tylko argumenty w obronie wiary, nie było dobrych filozoficznych i naukowych argumentów, pokazujących w ogóle możliwość istnienia i funkcjonowania świata bez Boga, i w ten sposób przez setki lat trwał stan takiej sztucznej bezalternatywności wobec życia intelektualnego opartego na religii. Uwzględnienie tego kontekstu każe rozsądnie zastanowić się ilu ateistów zdecydowało się nie ujawniać swojej niewiary w Boga ze względu na konsekwencje zawodowe, a nawet życiowe i karne, jakie im za to groziły. I że może jednak był jakiś ich wkład w historię idei, tylko że niejawnie, jako ateistów, tak jak to jest możliwe dzisiaj. Więc jest chyba w miarę jasne, że wyciąganie wniosków o udziale ateizmu w myśli ludzkiej, bez uwzględnienia tego całego kontekstu społeczno-politycznego, jest argumentem ahistorycznym, jest rodzajem błędu, na który trzeba bardzo uważać, interpretując wydarzenia z przeszłości. I drugi ważny możliwy błąd podobnego rodzaju prezentyzm czyli Interpretacja i ocena poglądów albo działań ludzi z punktu widzenia wiedzy, którą my dzisiaj mamy o tym, co się później wydarzyło. Na przykład Ci ateiści, którzy uważają, że poprzez wieki trwa zażarty konflikt między religią a nauką, zwracają m.in. uwagę, że np. heliocentryczną teorię Kopernika w XVI wieku traktowano z wielką podejrzliwością i praktycznie nikt na poważnie się nią nie zainteresował, i że to ma świadczyć o panującej wtedy ciemnocie i dogmatyzmie religijnym. Otóż tak można myśleć tylko pod warunkiem, że zapomni się, że dopiero z perspektywy późniejszych odkryć naukowych stało się ewidentne, że teoria Kopernika to był krok w stronę lepszego obrazu układu słonecznego. W drugiej połowie XVI wieku wcale nie było oczywiste, po której stronie była racja. Wręcz przeciwnie. Przy ówczesnym stanie traktowanej poważnie astronomii istniały poważne argumenty, żeby wobec teorii Kopernika zachować sceptycyzm. Heliocentryzm stawał w opozycji do całego ówczesnego obrazu świata, czerpanego głównie wcale nie tylko z chrześcijaństwa, ale przede wszystkim z fizyki Arystotelesa i astronomii Klaudiusza Ptolomeusza. Które w tamtym czasie wydawały się czymś najbardziej naukowym, co jest dostępne, a przeciwko temu sam Kopernik mógł zaproponować większą prostotę matematyczną swojego systemu świata. Dopiero 150 lat później mechanika Newtona była pierwszą całościową teorią fizyki, która umożliwiała pojęcie, w jaki sposób system astronomiczny Kopernika może działać pod względem fizycznym. A główna trudność empiryczna teorii heliocentrycznej, brak obserwowalnej paralaksy gwiezdnej, została usunięta dopiero w roku 1839, czyli 300 lat po Koperniku. Więc ocenianie, że sceptycy wobec Kopernika w XVI wieku byli przedstawicielami religijnego wstecznictwa i ciemnoty, ponieważ nie chcieli przyjąć oczywistej prawdy, że Kopernik miał oczywiście rację. To jest całkowite nieporozumienie i błąd, jeśli chodzi o interpretację wydarzeń historycznych. Historia idei jest jeszcze trudniejsza niż historia wydarzeń. Ponieważ, jak już wspomniałem, co ludzie myśleli i co dokładnie wpłynęło na ich myślenie, to jest jeszcze bardziej niedostępne empirycznie niż próba rekonstrukcji, co ludzie robili. Jest często trudne stwierdzić, co autor miał na myśli, ale wyśledzić, dlaczego autor miał to na myśli, z jakiego powodu coś powiedział lub napisał, co na niego wpłynęło, to jest najtrudniejsze do wyśledzenia, zwłaszcza w odległej przeszłości. Bardzo znany przykład Pozostając przy sprawie religijnego kontekstu początków nowożytnej nauki, znane są cytaty wielu uczonych od XVI do XVIII wieku, uzasadniające ich pracę naukową poprzez światopogląd chrześcijański: że Bóg, stwarzając świat, nadał mu racjonalną strukturę i że powierzył odkrywanie piękna i porządku spraw przyrody ludzkiemu rozumowi dla pożytku człowieka na Ziemi. O czym to świadczy? Apologeci mówią: Patrzcie. Założyciele nowożytnej nauki byli głęboko wierzącymi chrześcijanami, i widać na tych przykładach, jak nowożytna nauka jest wytworem światopoglądu chrześcijańskiego. Na co warto przypomnieć, że tego typu wypowiedzi wcale nie muszą prowadzić do takich wniosków, ponieważ uczonym w tamtych czasach opłacało się tak pisać i mówić, żeby uniknąć oskarżeń o herezję albo ateizm w świecie akademickim poddanym dominacji Kościoła jaka jest prawidłowa interpretacja tych cytatów, czy wyrażały one szczerą religijność, czy wyrażały postawę koniunkturalną, dostosowaną do warunków panujących wtedy w świecie akademickim. To jest rodzaj problemów, które stwarza nasz dzisiejszy temat. Wpływy ideowe i konkretne motywy myśli i działania są niezwykle trudne do wyśledzenia. Wszyscy mamy w życiu takie okresy albo takie wydarzenia, które są konstytutywne, decydujące dla tego, co myślimy. Na przykład, okres wychowania w domu i edukacji w szkołach. To są przecież zwykle bardzo ważne czynniki dla naszych poglądów, a rzadko w życiu kogokolwiek zostają szczegółowo udokumentowane dla przyszłych historyków. A chodzi nie tylko o to, jakich kto miał rodziców i jakich spotkał na swojej drodze nauczycieli, ale także, czy przekazywane treści rzeczywiście w jakiś sposób przemówiły do niego i na niego wpłynęły, i czy pozytywnie, czy właśnie zniechęciły do pewnych idei. Na przykład, w przeciągu niecałych 200 lat, wychowankami szkół jezuickich we Francji byli Franciszek Salezy, Kartezjusz i Wolter. Franciszek Salezy, biskup święty kościoła katolickiego, jeden z najwybitniejszych apologetów katolickiej kontrreformacji, piszący przeciwko protestantyzmowi. Kartezjusz, twórca epistemologicznego racjonalizmu, który bardzo starał się zwątpić w dogmaty katolickie, chociaż poszło mu tak sobie. I Wolter, który został jednym z najbardziej zajadłych krytyków Kościoła katolickiego. Więc nawet jeżeli wiemy, że ktoś był wychowany albo wykształcony w jakiś sposób, nie wiadomo, czy w ogóle miał to na niego jakiś istotny wpływ, a jeżeli miało, to dokładnie jaki? Samo stwierdzenie wychowania czy edukacji samo w sobie dalej o niczym nie świadczy, dopóki nie przedstawi się sensownej argumentacji uzasadniającej rozstrzygnięcia tego typu szczegółowych pytań. A przecież wychowanie i edukacja to nie jedyny moment, kiedy stykamy się z ideami, które na nas wpływają. I oczywiście, znów, dalece nie wszystkie są udokumentowane na tyle, że można je wiarygodnie wyśledzić. Ponieważ, na przykład, jeżeli jakiś ważny autor przeczytał jakąś książkę, albo artykuł w gazecie, który zmienił jego myślenie, albo miał jakiś prywatny autorytet, albo jakiegoś mądrego znajomego, albo usłyszał jakieś kazanie w kościele. Ale nie prowadził osobistego pamiętnika i w ogóle nikt tego nie zapisał, to mogło mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju jego poglądów, a my nigdy się o tym nie dowiemy. Ponieważ procesy ideowe rozgrywają się w umysłach ludzi i ostatecznie nie mamy do nich żadnego bezpośredniego dostępu, jest duża przestrzeń do nadużyć autorów wypowiedzi historycznych, interpretujących rzeczy tak, żeby zgadzały się z tezą, którą chcą udowodnić. Przykład chyba najczęstszy, najbardziej kluczowy dla naszego dzisiejszego tematu to jest pytanie typu kiedy i kto wymyślił i zapoczątkował daną ideę, kto był prekursorem albo ojcem danej idei, skąd wywodzi się ta idea, gdzie są jej korzenie i tym podobne. Jak ktoś chce w sposób nieuważny albo nieuczciwy znaleźć ojców albo prekursorów czegoś tam, gdzie chce, to niestety jest to łatwo zrobić, albo przemilczając, albo przeszacowując wkład poszczególnych osób i epok do historii myśli. W każdej epoce ludzie piszą różne rzeczy i wystarczy wychwytywać, albo przymilczeć, albo interpretować u danej osoby to, co się chce, i niestety bardzo łatwo można przedstawić tę albo inną postać za reprezentanta, albo nawet za twórcę jakiejś myśli, albo nie. Więc pisząc i czytając historię trzeba na to bardzo uważać. Na przykład, prawdopodobnie najważniejszy współczesny filozof świecki humanista A.C. Grayling napisał liczącą 704 strony historię filozofii. I w rozdziale o Johnie Locke ni stąd, ni zowąd, pisze, że jakby nagle w XVII wieku w myśli politycznej pojawiają się takie pojęcia jak prawo natury i naturalne prawa człowieka. Czy pojawiają się z niczego? Czy teoretycy prawa natury i filozofowie oświecenia wymyślili je w XVII i XVIII wieku, czy może wywodzą się z myśli wcześniejszych epok, na której się oparto? Inne bardzo ważne pytanie w kontekście naszego tematu brzmi tak. Czy prawdą jest, że pojęcia prawa natury i naturalnych praw moralnych wywodzą się z samego rozumu, który w czasach oświecenia wyzwolił się z dogmatów religijnych, które do tamtej pory przeszkadzały odkrywać mu naturę i zawarte w niej prawa człowieka? Jeżeli chce się którejś stronie sporów światopoglądowych przyznawać za coś zasługi, to to są chyba ważne pytania. Z drugiej strony, sporu światopoglądowego, apologeci katolicyzmu, początki nowożytnej metody naukowej znajdują w średniowieczu, w XII i XIII wieku. Robert Grostest, Roger Bacon czy Albert Wielki, generalnie ze względu na propozycję zastosowania metody empirycznej w poznawaniu przyrody, to są ich zdaniem prekursorzy, a nawet ojcowie współczesnej nauki. Otóż to nie jest takie proste. Każda taka teza wymagałaby szczegółowej argumentacji, a szczegóły, dlaczego ja nie zgadzam się z tą tezą apologetów katolicyzmu, przedstawię w osobnym odcinku tej serii, dotyczącym nauki. Specyficznym błędem albo możliwą manipulacją, która wiąże się z pytaniem o genezę jakiejś idei albo instytucji, jest przetaczanie prawdziwych informacji o początkach idei lub instytucji, która nazywa się w określony sposób, ale która od tamtego czasu zmieniła swoje znaczenie albo charakter, albo zasady działania. Przykładami tego typu mogą być właśnie racjonalność albo nauka, ale też, kiedy słyszymy na przykład, że uniwersytety powstały dzięki Kościołowi katolickiemu średniowieczu, dlatego dzisiejszą naukę i szkolnictwo wyższe zawdzięczamy Kościołowi, to taki argument bardziej wprowadza w błąd niż wiernie przedstawia historię. Jeszcze inny, bardzo ważny rodzaj problemu historii idei i pole do nadużyć to jest pytanie typu: nawet śmiało zakładając, że wiemy, co konkretny autor miał na myśli i dlaczego, to czy myśli i działania tych osób to jest przykład reprezentatywny dla ich czasów i dla ich formacji intelektualnej, czy były odosobnione, nietypowe i nie można uogólniać wniosków z tych myśli, działań i wydarzeń? Najsłynniejszy i najważniejszy dla naszego tematu przykład. Czy sprawa Galileusza to jest typowy, reprezentatywny przejaw trwającego poprzez wieki konfliktu między religią a nauką? Czy to było wydarzenie wyjątkowe, które o niczym nie świadczy, jeśli chodzi o generalny stosunek Kościoła katolickiego do nauki? I oczywiście, tak w ogóle, żeby mówić o oddziaływaniu myśli konkretnego człowieka albo instytucji w historii, trzeba sensownie prześledzić i argumentować, czy ta myśl była znana i jaka mogła być nieprzerwana ścieżka oddziaływania na kolejne pokolenia ponieważ może jakaś idea została zapomniana w jakiejś szufladzie i została odnaleziona później i w związku z tym w tamtym czasie nie oddziałała i czy ta myśl była dobrze zrozumiana i chętnie przyjmowana przez kolejne pokolenia. A tego typu pytania w najwyższym stopniu utrudnia możliwość, o której pisze na przykład angielski historyk Tom Holland, o którym będziemy bardzo dużo mówić. Ta możliwość polega na tym, że wpływ idei z przeszłości na myślenie i działania człowieka może być nieuświadomiony, a nawet, że idea może wpływać na myślenie i działanie człowieka, pomimo tego, że on sam zaprzecza i wypiera się tego wpływu. Tom Holland twierdzi, że cywilizacja zachodnia jest tak głęboko przesiąknięta wartościami i etyką chrześcijańską, że nawet współcześni ateiści, sekularni humaniści i racjonaliści. Pomimo tego, że twierdzą, że wywodzą prawa człowieka z rozumu, albo z nauki, albo z natury ludzkiej, to tak naprawdę nieświadomie, wbrew swoim deklaracjom i nawet wbrew swojej woli, tak naprawdę czerpią swoje wartości i etykę z chrześcijaństwa. Czy istnieje taka możliwość? Czy teoretycznie tak może być? Wydaje mi się, że teoretycznie może. Nie widzę żadnych dobrych powodów, żeby z góry wykluczać taką możliwość. Ale czy tak jest rzeczywiście? To jest właśnie rodzaj wyzwań, które wiążą się z naszym dzisiejszym tematem. Jako przykład podsumowujący te trudności i pułapki historii idei, przyjrzyjmy się zagadnieniu łączącemu wiele z nich mianowicie w jaki sposób założenia światopoglądowe, również te nie do końca uświadomione, również te pozornie w ogóle niezwiązane z tematem, mogą ukierunkowywać interpretacje historii u autorów wypowiedzi historycznych i ich odbiorców. Nie chodzi już w tym momencie o zniekształcenia myślenia o chrześcijaństwie wynikające wprost z poglądów religijnych i politycznych, z tego, że ktoś jest sympatykiem chrześcijaństwa, albo wręcz przeciwnie. Ale są też takie przekonania o świecie, które w sposób bardziej subtelny i trudniej zauważalny kształtują interpretację historii chrześcijaństwa. Dla naszego dzisiejszego tematu ważne są dwa rodzaje tego typu poglądów: po pierwsze, czy uważasz, że generalnie w historii bardziej liczą się i większą siłę sprawczą mają idee, czy materialne procesy i interesy? Na ile historia ludzkości toczy się pod wpływem idei, a na ile czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych, takich jak walka o władzę, interesy klas społecznych, zmiany poziomu życia, urbanizacja czy zmiany prawa państwowego wylobowane przez nawet wąską grupę społeczną. Jeśli ktoś myśli o historii generalnie bardziej idealistycznie, że ludzie kierują się przede wszystkim ideami, które kształtują życie ludzi, to będzie widział większą rolę chrześcijaństwa w historii. Natomiast jeśli ktoś myśli o historii generalnie, bardziej materialistycznie, że główną rolę odgrywa gra sił ekonomicznych i politycznych, to będzie mniejszą rolę widział dla chrześcijaństwa jako samodzielnego czynnika wydarzeń. Do tego dochodzi oczywiście kwestia tego rodzaju, na ile ktoś zauważa, a na ile pomija w swoim myśleniu o historii, tak zwany przypadek i wydarzenia nadzwyczajne, które przerywają naturalną logikę wcześniejszych procesów historycznych. Najważniejszy dla naszego dzisiejszego tematu przykład to pytania jak poważne i jak głębokie było zerwanie ciągłości i zniszczenie cywilizacji starożytnej przez inwazję ludów germańskich i upadek zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w V wieku. Bo oczywiście jest spór między historykami, którzy dzielą się w tej sprawie na katastrofistów i kontynuacjonistów. A od Twojego poglądu w tej sprawie będzie zależeć Twój pogląd. Czy upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego to było najważniejsze wydarzenie, które zadecydowało o tym, jak wyglądało średniowiecze? Czy głównym czynnikiem, który ukształtował średniowiecze, była dominacja religii katolickiej i kościoła katolickiego? I drugie, jeszcze ważniejsze, generalne przedzałożenie, które wydaje się nie mieć nic wspólnego z historią a tymczasem ma ogromny wpływ na twoje zdanie na temat historycznej roli chrześcijaństwa. Mianowicie czy uważasz, że generalnie człowiek jest z natury dobry czy zły? Jeżeli ktoś uważa, że człowiek jest generalnie z natury raczej zły i irracjonalny, czyli że człowiek potrzebuje jakiegoś ograniczenia swoich pasji, agresji i egoizmu, to będzie widział w religii próbę potrzebnego rozwiązania tego problemu, żebyśmy żyli dobrze i zgodnie w społeczeństwie. I taki ktoś będzie bardziej skłonny do postrzegania roli chrześcijaństwa w historii jako czegoś potrzebnego i pożytecznego. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że człowiek jest generalnie z natury raczej dobry i zdolny do racjonalności, to dla niego wszelka religia będzie nakładać na człowieka nienaturalne i niepotrzebne ograniczenia czyli będzie problemem do rozwiązania. I taki ktoś będzie bardziej skłonny do postrzegania roli chrześcijaństwa w historii jako czegoś zbędnego i szkodliwego. I teraz. Ten pogląd o złej naturze ludzkiej w naszej cywilizacji ma swoje najsilniejsze źródło w chrześcijaństwie, został z całą mocą wyartykułowany przez Augustyna i od średniowiecza oddziałuje na myślenie o religii jako koniecznym narzędziu organizacji życia człowieka i społeczeństwa przez autorytet. A ten pogląd o dobrej naturze ludzkiej w naszej cywilizacji ma swoje najsilniejsze źródło w oświeceniu i został z całą mocą wyartykułowany przez Jana Jakuba Rousseau i od XVIII wieku oddziałuje na myślenie o religii jako przeszkodzie do wolności człowieka i postępu ludzkości. A ponieważ jak trafnie przewiduje teoria dysonansu poznawczego, poglądy mają tendencję do układania się ze sobą w psychologicznie spójne całości, nieuważny albo nieuczciwy historyk albo odbiorca historii będzie być może całkowicie szczerze konsekwentnie interpretował rolę chrześcijaństwa według swoich przedzałożeń. Jeśli komuś bliższy jest światopogląd chrześcijański i patrzy na życie społeczne przez pryzmat słabości i zagrożeń natury ludzkiej spowodowanej przez grzech pierworodny, to będzie widział w religii siłę co najmniej użyteczną w historii ludzkości, będzie w większości przypadków szukał i zwracał uwagę na potwierdzenia pozytywnej roli chrześcijaństwa, bez trudu, nawet uczciwie, znajdzie takie argumenty w historii, i będzie niewykluczone, że w dobrej wierze. W ten sposób opowiadał o chrześcijaństwie jako czymś dobroczynnym. Natomiast jeżeli komuś bliższa jest ta optymistyczna wizja natury ludzkiej, rodem z oświecenia, że wystarczy człowiekowi dostarczyć naukowe wykształcenie i nie przeszkadzać, i droga do postępu ludzkości stoi otworem, to religia będzie dla niego problemem w historii ludzkości, będzie w większości przypadków szukał i zwracał uwagę na potwierdzenia negatywnej roli chrześcijaństwa, bez trudu, nawet uczciwie, znajdzie takie argumenty w historii i będzie, niewykluczone, że w dobrej wierze w ten sposób opowiadał o chrześcijaństwie jako czymś szkodliwym. Zauważmy zatem, że jeszcze zanim sięgnęliśmy do jakiegokolwiek wydarzenia albo dokumentu historycznego, jest zrozumiałe, że mamy dwa różniące się, ale wewnętrznie logicznie spójne sposoby myślenia o roli chrześcijaństwa w historii. I mamy gotowy, gorący spór między dwoma obozami, których przedstawiciele utwierdzają się w swoich przekonaniach przez znajomość tych argumentów, które przemawiają na ich korzyść i wyrażają publicznie tylko tego rodzaju wątpliwości, czy ci po drugiej stronie to są bardziej źli, czy może bardziej głupi i zmanipulowani, że myślą inaczej. Jeżeli autor albo odbiorca wypowiedzi historycznych nie będzie świadomy i nie będzie się wyraźnie starał przekroczyć swoich światopoglądowych przedzałożeń, to na podstawie prawdziwych informacji otrzyma tylko taki obraz przeszłości, który wpasuje się do wyobrażeń, które już ma na dany temat. Wobec tego wszystkiego, moim zobowiązaniem wobec patronów i moim zamiarem jest najlepiej, jak potrafię. Pokonywać wszystkie te przeszkody i unikać wszystkich tych pułapek, tak samo w tym temacie, jak i w każdym innym. Z mojej strony to nie jest ani kokieteria, ani hipokryzja, jak niektórzy mi zarzucają, kiedy mówię. Dzięki temu, że nie mam przekonań, nie mam światopoglądu i nie należę do żadnego obozu światopoglądowego, mnie jest z tego powodu łatwiej badać sprawy w sposób rzetelny i bezstronny. Ponieważ w przeciwieństwie do bardzo wielu innych uczestników debaty publicznej, mnie jest realnie wszystko jedno, co mi wyjdzie z bezstronnej analizy jakiegoś problemu, z żadnego powodu nie musi się to wpasowywać w żadną ogólną wizję życia i świata, i dzięki temu mnie jest łatwiej skupić się wyłącznie na tym, żeby omawiać interesujące nas sprawy maksymalnie rzetelnie i trafnie. Taki jest cel wszystkich moich wystąpień publicznych, ale tym bardziej ma to pozytywny wpływ na moją pracę nad takim tematem jak ten dzisiejszy, bardzo trudnym i bardzo złożonym, w którym trzeba być tak niesamowicie ostrożnym, od samego doboru źródeł, aż po formułowanie wniosków ogólnych, a w którym nieraz jedna szczegółowa informacja zmienia obraz całego jednego czy drugiego zagadnienia, z których składa się całość. I wobec tego wszystkiego. Chciałem powiedzieć Wam parę słów na temat zasad, które przygotowując ten temat przyjąłem w mojej pracy, w doborze źródeł i w pracy ze źródłami. Naczelna sprawa jak zawsze, jak w każdym temacie nad którym pracuję, preferowałem źródła, co do których spodziewałem się, że będą w najmocniejszy sposób zaprzeczać moim przypuszczeniom. Kiedy tylko miałem wrażenie, że skłaniam się do jakiejś opinii na określoną sprawę, sięgałem do tych źródeł, po których spodziewałem się, że w najlepszy sposób zaprzeczą temu, co mi się w tamtym momencie wydawało. Na przykład, ponieważ nie jestem chrześcijaninem, odrzuciłem chrześcijaństwo, to preferowanymi przeze mnie źródłami były te, które w najlepszy sposób podkreślały zasługi chrześcijaństwa dla cywilizacji zachodniej. Na tej samej zasadzie, ponieważ nie jestem ateistą, sekularnym, humanistą czy racjonalistą, to w tym zakresie, w jakim nie zgadzam się z ateistami, humanistami czy racjonalistami, to w tym zakresie publikacje i wypowiedzi tych autorów stanowiły dla mnie najważniejszy materiał. Dalej, pracując ze źródłami, zarówno pierwotnymi, jak i wtórnymi, jak i opracowaniami, zachowywałem szczególną ostrożność wobec podawanych informacji, żeby wyeliminować informacje i interpretacje niewiarygodne. Bo szczególnie w takim temacie jak ten nie można po prostu wziąć książki albo innej publikacji nawet profesora nawet recenzowanej i wydanej w wydawnictwie naukowym i przyjmować, że to co tam jest napisane to prawda. Trzeba za każdym razem wykonać w miarę możliwości pracę oceny, na ile można podawanym tam informacjom ufać. I te prace w miarę możliwości za każdym razem wykonywałem. Trzeba sobie zadać pytania i przynajmniej próbować na nie odpowiedzieć. Jaka jest wiarygodność danego autora, czyli jak dobry jest warsztat tego autora jako sprawozdawcy albo historyka. Ale też jakie są jego interesy światopoglądowe? Jakie są jego poglądy i wartości, które mogą wpłynąć na dobór źródeł i interpretację wydarzeń. Na korzyść której strony prawdopodobnie będzie skłonny dobierać interpretować wydarzenia, a w którą stronę można spodziewać się, że coś pominie, zniekształci albo przesadzi? Kiedy tylko to było możliwe, próbowałem poznać interes światopoglądowy a autora, z którego korzystałem. Starałem się wyśledzić, kto to jest, kto coś mówi albo pisze? Starałem się poczytać i posłuchać na tyle dużo takiego człowieka, żeby w miarę możliwości osądzić, na ile jest wiarygodny, na ile zakorzeniony w źródłach, na ile wie co pisze i mówi, również na podstawie jego pracy w innych tematach, i czy ma jakiś interes światopoglądowy po którejś stronie tego sporu. Czasami zdarzają się cenne informacje podawane bez widocznego interesu. Ale za najbardziej godne zaufania traktowałem informacje idące dokładnie wbrew interesowi światopoglądowemu albo zainteresowaniom autora. To znaczy, jeżeli jakiś ateista przyznaje coś korzystnego dla chrześcijaństwa, albo jeżeli jakiś znany chrześcijanin przyznaje coś niekorzystnego dla chrześcijaństwa. Oczywiście, co najbardziej godne zaufania, traktowałem informacje wielokrotnie niezależnie podawane przez wiele źródeł i opracowań, szczególnie kiedy zgadzali się autorzy o różnych interesach światopoglądowych. Nie podam Wam żadnej informacji, którą znałbym tylko z jednego źródła. Będę oczywiście również relacjonował poglądy różnych autorów i będę zaznaczał, że według tego autora coś. Albo u tego autora po raz pierwszy zetknąłem się z taką informacją, albo ten autor najwięcej pisze o danej sprawie. Na ile to tylko możliwe, zawsze sięgam do tekstów źródłowych, żeby sprawdzić wszystkie cytaty, które podaję. Żadnego niepotwierdzonego cytatu wam nie przytoczę. I będę mówił na bieżąco, jakie mam wątpliwości przy każdej sprawie, która tego będzie wymagać. Jeżeli o czymś powiem bez komentarza o wątpliwościach, to nie znaczy, że żadne wątpliwości nie pozostają, tylko z oszczędności czasu to znaczy tylko tyle, że czytałem albo słyszałem o tym z co najmniej dwóch niezależnych i wiarygodnych, jak dla mnie, źródeł. A najłatwiej dostępne i polecane przeze mnie źródła i opracowania, z których korzystałem, znajdziecie zawsze w opisach do każdego odcinka. Wydaje mi się, że są następujący najbardziej godni uwagi autorzy, którzy z perspektywy historycznej przedstawiają i bronią tezy, że zachodnia cywilizacja jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Po pierwsze, Thomas Woods, autor wspomnianej przez mojego patrona Marcina książki o wszystko mówiącym tytule: Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację. Jest też 13-odcinkowa seria programów telewizyjnych, w której Thomas Woods przedstawia główne argumenty swojej książki. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem, bo jest to prawdopodobnie taka główna książka przedstawiająca argument, że to właśnie Kościół katolicki zbudował naszą cywilizację, choć uprzedzam, że jakość argumentów jest nieraz mocno naciągana i nie ma w tej książce poważnej dyskusji. Jest po prostu apologia roli Kościoła katolickiego w historii. Natomiast moim zdaniem zasłużenie najbardziej znaną w ostatnim czasie książką, która przedstawia tezę, że umysłowość i wartości zachodu zostały ukształtowane przez chrześcijaństwo, jest Dominion angielskiego historyka Toma Holanda, to jest epicka sześciusetstronicowa opowieść przedstawiająca 2,5 tysiąca lat historii cywilizacji zachodniej pod względem pochodzenia jej najważniejszych wartości z chrześcijaństwa. Na YouTubie jest sporo wywiadów z Tomem Holandem na temat książki. Zainteresowanym najbardziej polecam jego rozmowę z AC Graylingiem wspomnianym przeze mnie przed chwilą. Prawdopodobnie najważniejszym filozofem, sekularnym humanistą, na temat czy chrześcijaństwo dało nam nasze humanistyczne wartości. Linki do tych wszystkich wspomnianych przeze mnie rzeczy znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli kogoś z Was interesowałaby nie tyle opowieść, co trochę bardziej konkretna publikacja na ten temat, gęsto upakowana argumentami jednoznacznie chrześcijańskimi, to taką intensywnie chrześcijańską książką jest How Christianity Changed the World. Socjologa i luterańskiego pastora Alwina Schmidta. <laughs> Z tym, że przestrzegam, że to jest książka naprawdę jednoznacznie apologetyczna i jest ona bardzo dobrym przykładem twardo wyznaniowo-chrześcijańskiej interpretacji historii pod względem cywilizacyjnych i kulturowych dobrodziejstw, które chrześcijaństwo miało przynieść światu. Ale poza tym jest to mocno napakowana informacjami historycznymi praca ze strony chrześcijańskiej na ten temat i pod tym względem jest to bardzo dobra rzecz. Jeśli chodzi o bardziej historycznie i publicystycznie wyważone publikacje pokazujące wkład wartości chrześcijańskich do cywilizacji zachodniej, polecam np. zbiór esejów pod wszystko mówiącym tytułem The Evolution of the West. How Christianity Has Shaped Our Values. Researchera angielskiego think tanku chrześcijańskiego Theos, Nika Spencera. Z tego, co możecie od ręki posłuchać tego autora, najbardziej polecam jego rozmowę ze Stevenem Pinkerem na temat źródeł wartości oświeceniowych, nauki i racjonalizmu. I jeszcze dodałbym od siebie jednego autora, którego ja zawsze bardzo ceniłem Rodneya Starka. Rodney Stark to jest jeden z głównych socjologów religii, nurtu socjologii racjonalnego wyboru. O metodzie i wielu wynikach zbieżnych z wynikami ekonomii religii. Stąd ja znam i przy okazji polecam jego pracę z zakresu socjologii religii, właśnie. Takie jak na przykład Teoria religii razem z Bainbridge'em, czy Acts of Faith Explaining the Human Side of Religion razem z Finkem. Rodney Stark to jest jeden z najważniejszych socjologów, który próbował badać początki chrześcijaństwa, w tym to, co dla nas dzisiaj jest istotne, czym chrześcijaństwo odróżniało się na tle świata rzymskiego, i jest jednym z najważniejszych przedstawicieli nauk społecznych, którzy zwracają uwagę i wyjaśniają, na czym polega ogromna zmiana, która dokonała się w chrześcijaństwie w IV wieku. Kiedy pojawił się tak zwany konstantyński model kościoła w roli duchowej podstawy systemu społeczno-kulturalnego i politycznego. Rodney Stark zawsze sprawiał na mnie bardzo dobre wrażenie i dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie jego książki, które bezpośrednio dotyczą naszego dzisiejszego tematu. The Victory of Reason o wszystko mówiącym pod tytule How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success. I na drugą, która wyszła po polsku: Nie mów fałszywego świadectwa, odkłamywanie wieków antykatolickiej narracji. To jest książka, w której Rodney Stark, wychowany jako luteranin, a związany z Baptystycznym Uniwersytetem Baylor University, broni historii Kościoła Katolickiego przed oskarżeniami radykalnych, ewangelikalnych protestantów w Stanach Zjednoczonych. A zatem jednocześnie przed oskarżeniami nowych ateistów i zawiera wiele informacji interesujących z punktu widzenia naszego dzisiejszego tematu. Jedna z najważniejszych lekcji, którą daje Rodney Stark w tej książce, to bardzo słuszne ostrzeżenie, że wiele osób nawet wykształconych, publicznych intelektualistów i autorów wypowiedzi historycznych sprawia wrażenie, że jest skłonne uwierzyć we wszelkie bzdury, jeżeli tylko są antykatolickie, jeżeli tylko w efekcie oczerniają Kościół i żeby mocno na to uważać, czytając i słuchając takich ludzi, na przykład na temat historii Kościoła. Niestety, to jest bardzo słuszne i bardzo potrzebne ostrzeżenie. W tym nurcie obrony historii kościoła, która zawiera obronę pozytywnej roli chrześcijaństwa w historii naszej cywilizacji, polecam też Skandal za skandalem ze znakiem zapytania Nieznana historia chrześcijaństwa Manfreda Lica. To jest niemiecki psychiatra i teolog katolicki, ale przedstawia w tej książce niezłej jakości argumenty historyczne na korzyść katolicyzmu właśnie. Pozostając w kręgu autorów, których cenię z innych powodów, polecam Jacentego Siewierskiego, chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej. Jacenty Siewierski to jest socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautor podręczników do socjologii i gospodarki, którego miałem przyjemność osobiście poznać. I ta książka jest chyba najbliższą, jaką znam, czysto naukowego podejścia do tematu, bez wyraźnej ani apologetyki, ani niechęci wobec chrześcijaństwa, chociaż ma dwie duże wady. Po pierwsze, jest jednostronna w tym sensie, że zwraca uwagę na wkład chrześcijaństwa, jakby to było jedyne źródło cywilizacji zachodniej, generalnie nie rozpatruje innych źródeł. I po drugie, niestety analiza historyczna zasadniczo kończy się na średniowieczu, a potem przeskakuje do wniosków dla współczesności. Natomiast znajdziemy tutaj argument historyczny bardzo konsekwentny. Chrześcijaństwo ma być głównym czynnikiem sukcesu i rozwoju cywilizacji zachodniej, ale jednocześnie to również wewnątrz chrześcijaństwa istnieje główny mechanizm współczesnych zagrożeń kultury i cywilizacji na Zachodzie, za który ten autor uważa nadmierny indywidualizm. Będziemy o tych rzeczach jeszcze oczywiście szczegółowo mówić. Przy tej okazji wspomnę, że oczywiście jest ogromna liczba książek, nawet nie próbujących całościowo objąć naszego dzisiejszego tematu, ale właśnie zawierających szczegółowe argumenty ze strony chrześcijańskiej w konkretnych sprawach. Poleciłbym tutaj na przykład Liberty in the Things of God, The Christian Origins of Religious Freedom, historyka chrześcijaństwa Roberta Louisa Wilkena. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że religia chrześcijańska nierozerwalnie wiąże się z zamordyzmem społeczno-politycznym, że prawo człowieka do wolności religijnej wywodzi się z racjonalistycznego, tolerancyjnego oświecenia XVIII wieku i powstało w opozycji do tego, czego wymaga religia chrześcijańska, to jako były Anabaptysta polecam tę książkę na początek nieco bliższej przygody z rzeczywistością w tym zakresie, pamiętając, że to zagadnienie jest również bardzo złożone, także pochodzeniu praw człowieka, w tym prawa do wolności religijnej, poświęcimy cały osobny odcinek tej serii. Dalej, z polskich autorów chciałbym wspomnieć dwóch historyków. Po pierwsze, profesora Grzegorza Kucharczyka, autora m.in. książki Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji, w której postuluje, że w celu ratowania zachodniej cywilizacji z kryzysu, w którym się obecnie znajduje, należy wracać do jej katolickich korzeni. Przy różnych okazjach profesor Kucharczyk powtarza, że cywilizacja zachodnia jest produktem ubocznym ewangelizacyjnej pracy Kościoła katolickiego. I po drugie, chciałem wspomnieć profesora Wojciecha Roszkowskiego i jego książkę Roztrzaskane lustro Upadek Cywilizacji Zachodniej. W tej książce, jak i w wielu wystąpieniach autorskich profesora Roszkowskiego na temat tej książki, ja bym widział raczej znakomitą przestrogę, jak to wygląda, kiedy nawet profesjonalny historyk chyba nawet nie próbuje rozplątać swoich argumentów historycznych i stanowiska światopoglądowego. Otóż główna myśl wyrażana w tym, w tym temacie przez Wojciecha Roszkowskiego jest prosta. Były również pozachrześcijańskie źródła cywilizacji zachodniej, ale to od odrzucenia Boga wszystko się sypie. I w związku z tym. Ateizm XVIII wieku i wyeliminowanie Boga jako źródła prawa i moralności to jest początek upadku cywilizacji zachodniej. I ten upadek jeszcze przyspieszył od rewolucji obyczajowej lat 60. XX wieku, kiedy to odrzuca się nie tylko wiarę w Boga, ale również pozostałe elementy światopoglądu chrześcijańskiego, takie jak pojęcia prawdy, natury ludzkiej i tym podobne. Ponieważ, według profesora Roszkowskiego tylko wiara w jednego transcendentnego Boga daje podstawy logiczne, poznania, wiedzy i moralności, w ogóle wszystkiego, co jest potrzebne do budowania cywilizacji to definicję dobra i zła wywodzimy w cywilizacji zachodniej z Boga, źródłem moralności w cywilizacji zachodniej jest dekalog, bez Boga tworzenie cywilizacji jest paradoksalne, wiara w nieistnienie Boga. Bo to jest to samo, co niewiara w Boga, według profesora Roszkowskiego, to jest dokładnie to samo. Wiara w nieistnienie Boga prowadzi do anomii, czyli zaniku i chaosu norm i wartości moralnych. I jeżeli Boga nie ma, to nie ma żadnych powodów, żebyśmy się wzajemnie nie pozabijali, to jest naturalna konsekwencja ateizmu. I tak dalej, i tak dalej, tego typu poglądy wypowiadane z autorytetem profesora historii. Profesor Roszkowski jest historykiem bardzo cenionym w środowiskach konserwatywnych i prawicowych, a w swoim czasie ta jego książka była dość głośna i była nagradzana przez środowiska katolickie i prawicowe. Więc, jeżeli kogoś interesuje, jak tego rodzaju argument może wyglądać, to przede wszystkim z tego powodu warto się z tą książką zapoznać. Do! Profesjonalnych i akademickich historyków i socjologów oczywiście można dodać długą listę różnego rodzaju teologów, apologetów i publicystów konserwatywnych i chrześcijańskich którzy używają argumentu, że cywilizacja zachodnia jest oparta na wartościach chrześcijańskich. Na przykład Ben Shapiro, konserwatywny publicysta amerykański, który, będąc Żydem, jest raczej skłonny mówić o wartościach judeo-chrześcijańskich. I w ogóle reprezentuje nieco bardziej wyważone i bardzo wieloczynnikowe stanowisko w sprawie źródeł cywilizacji zachodniej. Jeżeli komuś nie przeszkadza powierzchowność argumentów i uwikłanie w bieżącą amerykańską politykę, to polecam jego książkę The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great. I znakomite streszczenie głównego jej argumentu w krótkim filmie na kanale Prager University: Why has the West been so successful? Ben Shapiro zwraca uwagę, że imperializm, niewolnictwo, nierówności i wyzysk ekonomiczny, tyrania polityczna, patriarchat i tym podobne, to wszystko o co współczesna lewica oskarża cywilizację zachodnią, to wszystko było i jest obecne również w innych cywilizacjach. I pytanie jego zdaniem nie brzmi dlaczego Zachód jest pod tym względem podobny do innych cywilizacji, tylko dlaczego Zachód stał się pod tym względem inny w ten sposób, że tego rodzaju zjawiska na Zachodzie podlegają systematycznej kulturowej krytyce, która prowadzi do postępu w ich ograniczaniu. Dlaczego Zachód osiągnął poziom wolności osobistych i politycznych, bezpieczeństwa, dobrobytu materialnego i komfortu życia, który jest niespotykany nigdzie indziej na świecie, a tam, gdzie jest spotykany, to został w głównej mierze importowany z Zachodu? Co jest konkretnie źródłem tych sukcesów w cywilizacji zachodniej? Pyta Ben Shapiro. I odpowiada na to pytanie, że wielkość i sukces Zachodu w porównaniu z innymi cywilizacjami wzięły się. Po pierwsze, z greckich ideałów praw natury, poznawalności świata przy pomocy rozumu i uzyskiwania na drodze rozumowej odpowiedzi na pytania moralne i naukowe. Po drugie, z judeo-chrześcijańskiej etyki, wartości i idei, że życie ludzkie jest celowe i ma sens ustanowiony przez Boga, Stwórcę i Prawodawcę. I po trzecie i najważniejsze, wielkość i sukces Zachodu wzięły się ze spotkania tak rozumianych Aten i Jerozolimy. Zarówno współpracy, jak i nieustannego napięcia między rozumem ludzkim a objawieniem Bożym. I w związku z tym, w kontekście debat politycznych, tezy Bena Shapiro na temat pochodzenia wartości zachodnich są takie. Że konieczne są określone fundamentalne założenia religijne, żeby uzyskać takie wartości, które są cenione na Zachodzie, jak wolności osobiste, wolność słowa, prawa człowieka i tym podobne, że u podstaw cywilizacji zachodniej leżą właśnie takie fundamentalne założenia religijne, judeo-chrześcijańskie. I również zdaniem Bena Shapiro moralność nawet świeckich, nawet oświeceniowych twórców mentalności zachodniej, takich jak Wolter, Kant czy Bentham, oparta jest tak naprawdę nie na rozumie, tylko na chrześcijaństwie, nawet jeżeli sami nie byli i nie są tego świadomi. Dalej, Dinesh D'Souza, prawicowy publicysta i apologeta chrześcijaństwa, w książce What's So Great About Christianity pisze, że wszystkie centralne instytucje i wartości, które cenimy w zachodniej cywilizacji, są w pewien sposób dziedzictwem chrześcijaństwa. Jordan Peterson, którego chyba nie trzeba przedstawiać, na nasz dzisiejszy temat głosi również dobrze publicznie znaną opinię. To jest mój argument dla ateistów takich jak Sam Harris. Myślisz, że jesteś ateistą? Jesteś do głębi judeo-chrześcijaninem. Po prostu tego nie rozumiesz, po prostu nie zdajesz sobie z tego sprawy. Douglas Murray, prawicowy publicysta, autor np. książki Przedziwna Śmierć Europy o kryzysie migracyjnym i kryzysie tożsamości europejskiej, mówi tak. Ja nie jestem wierzącym chrześcijaninem, ale jesteśmy chrześcijanami, czy nam się to podoba, czy nie. Skąd do diabła wzięły się prawa człowieka? Sekularni, racjonalni ateiści są sekularnymi, racjonalnymi, chrześcijańskimi ateistami. Mogą nie chcieć być, ale są. Wciąż mają chrześcijańskie marzenia, myśli i impulsy gdyby z Zachodu zabrać chrześcijaństwo, pozostałoby coś, co nie byłoby rozpoznawalne jako Zachód. Konstantin Campbell, australijski biblista Nowego Testamentu i apologeta chrześcijaństwa, w debacie z ateistą Danem Barkerem mówi tak. Przyczyną tego, że myślicie, że to dobrze opiekować się słabymi i pokrzywdzonymi, jest wpływ chrześcijaństwa na zachodnią kulturę. Cieszę się, że ateiści chcą żyć jak chrześcijanie i troszczyć się o słabszych, tylko wydają się nie uznawać, że kulturowo i historycznie ten sentyment odziedziczyli od chrześcijan. Podobnie wypowiadają się John Lennox, David Wood i wielu, wielu innych. W Polsce na przykład dr Jan Przybył, teolog na kanałach na Argumenty i Przybył TV, mówi, że podstawą cywilizacji jest religia, bo Bóg jest źródłem prawa i moralności, a podstawą naszej cywilizacji jest chrześcijaństwo. Grzegorz Braun lubi powtarzać, że Kościół katolicki jest generatorem naszej cywilizacji. Ksiądz Szymon Bańka w takich swoich materiałach jak Oś naszej cywilizacji albo akwinata Ojciec Nauki i Zdrowego Rozsądku twierdzi, że katolicyzm jest fundamentem cywilizacji zachodniej. I oczywiście Szymon Pękala z kanału Wojna Idei i Szymon mówi, który przy wielu okazjach przypomina nam wszystkim, że cywilizacja zachodnia jest oparta na wartościach chrześcijańskich. I że na przykład to, co w Polsce wydaje się moralnie i kulturowo oczywiste, to jest tylko przejaw tego, jak bardzo chrześcijańska etyka kształtowała europejską mentalność poprzez historię. Spróbujmy zatem na zakończenie tego wprowadzenia usłyszeć i zrozumieć od tych wszystkich autorów argument o roli chrześcijaństwa w powstaniu cywilizacji zachodniej w najmocniejszej postaci, w jakiej można go sformułować, do której będę się odnosił. Myślę, że najłatwiej będzie zacząć od przyjrzenia się temu, o czym ten argument nie jest i czego ten argument nie twierdzi. Ten argument nie jest o tym, że cywilizacja zachodnia jest oparta na religii chrześcijańskiej. Ponieważ oczywiście nie wszyscy na Zachodzie byli i są wierzącymi chrześcijanami. Tylko, że jest oparta na wartościach chrześcijańskich, przez które myślenie wszystkich na Zachodzie miało być ukształtowane, niezależnie od tego, czy są wierzący w chrześcijaństwo, czy nie. Dalej, ten argument nie polega na tym, że cywilizacja zachodnia jest oparta po prostu na dziesięciu przykazaniach, albo że wszystko, co jest napisane w Biblii, to są wartości chrześcijańskie, na których opiera się cywilizacja zachodnia. Tylko chodzi w nim o całą tradycję chrześcijaństwa i może najbardziej o jej implikacje, czyli logiczne wnioski w zakresie wartości wynikające z tradycji i światopoglądu chrześcijańskiego jako pewnej całości. Dalej, ten argument nie jest o tym, że wszystkie wartości chrześcijańskie, takie jak wartość pracy nad sobą, wartość dobrego moralnie życia. Troska o bliźniego, współczucie, miłość rodzinna, powstrzymywanie się od przemocy, powstrzymywanie się od zemsty, i tym podobne że wszystkie te wartości są specyficzne dla chrześcijaństwa i wyjątkowe dla Zachodu i nie pojawiły się w żadnej innej religii i kulturze nigdzie indziej na świecie. Jest raczej jasne dla wszystkich, że podobne wartości pojawiały się również w innych kulturach, filozofiach i religiach. Takich jak zaratusztrianizm, buddyzm, dżinizm, konfucjanizm, czy późniejszy od chrześcijaństwa islam. Tylko ten argument jest o tym, że po pierwsze są takie istotne elementy światopoglądu oryginalnie chrześcijańskiego, które są wyjątkowe na tle innych kultur. Na przykład idea transcendentnego, osobowego, kochającego Boga, Stwórcy wszechświata i prawodawcy moralności, zainteresowanego losem pojedynczego człowieka, czy idea naturalnej godności każdej osoby ludzkiej. Po drugie, że cywilizacja zachodnia jest nabudowana na wartościach i elementach historycznie wywodzących się właśnie z chrześcijaństwa, bo w kontekście historii akurat zachodu to chrześcijaństwo dało ich podstawy. I po trzecie, że w cywilizacjach bez dominującej roli chrześcijaństwa, mimo obecności niektórych podobnych elementów, z jakichś powodów zawsze czegoś zabrakło, żeby rozwinęły się tak jak na Zachodzie i połączyły się z innymi w sposób podobny do cywilizacji zachodniej. Dalej, ten argument nie polega na tym, że chrześcijaństwo samo zbudowało cywilizację zachodnią i że nikt inny w tym zakresie nie jest zasłużony. Tylko, że wśród bardzo różnych wpływów cywilizacyjnych, to elementy chrześcijańskie odegrały kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości Zachodu i nadały Zachodowi tę charakterystykę i wyjątkowość, z której dzisiaj korzystamy. W szczególności prawie wszyscy apologeci i nawet przywódcy chrześcijańscy przyznają greckie i rzymskie korzenie cywilizacji zachodniej. Na przykład, Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa pisze Chrześcijaństwo szeroko i do głębi przeniknęło Europę. Nie ulega wątpliwości, że w złożonej historii Europy chrześcijaństwo stanowi element kluczowy i decydujący, oparty na solidnym fundamencie tradycji klasycznej i ulegający w kolejnych wiekach wielorakim wpływom różnych nurtów etniczno-kulturowych. A arcybiskup Grzegorz Ryś w wykładzie Tożsamość Europy a Chrześcijaństwo mówi tak. Niektórzy wolą omijać chrześcijańskie zakorzenienie Europy, odwołując się za to chętnie do jeszcze starszej tradycji grecko-rzymskiej. To cofanie korzeni Europy do tradycji grecko-rzymskiej z pominięciem chrześcijaństwa wydaje mi się operacją dość karkołomną i raczej naukowo wątpliwą. I to oczywiście nie chodzi o to, że tradycja grecko-rzymska nie jest składową tożsamości europejskiej, bo jest. Jak to ujmuje wspomniany angielski apologeta Nick Spencer, współczesne instytucje i wartości zachodnie miało ukształtować nie wyłącznie, ale przede wszystkim chrześcijaństwo. A więc nie że bez udziału i bez wpływu innych, ale że to co charakterystyczne i to co tożsamościowe w cywilizacji zachodniej to ma wywodzić się z chrześcijaństwa. Uwzględniając to wszystko, ja bym sformułował ten argument apologetów chrześcijaństwa w najsilniejszej wersji, jak go rozumiem mniej więcej tak: że wartości i idee o bardzo różnym pochodzeniu stworzyły cywilizację zachodnią, i w wielu innych cywilizacjach istnieje wiele podobnych elementów, ale to, co jest dla Zachodu charakterystyczne i tożsamościowe, to, co odróżnia Zachód na tle innych cywilizacji i co my dzisiaj prawie wszyscy podzielamy i wysoko cenimy w zakresie moralności, relacji do siebie nawzajem i do świata, to w naszym kręgu kulturowym, zachodnim, pod względem historii idei na Zachodzie. To historycznie pochodzi ze światopoglądu chrześcijańskiego, z chrześcijańskiej koncepcji świata, człowieka i moralności. Wyróżniłbym aspekt historyczny i apologetyczny tego argumentu, według tego, w jakim celu ten argument jest przywoływany, co ktoś chce przy jego pomocy udowodnić albo osiągnąć. Aspekt historyczny dotyczyłby tego, czy tak rzeczywiście było w sensie czysto naukowym, opisowym, faktycznym, bez oceniania tego, ani wyciągania wniosków w innych kategoriach. I w tym sensie nie jest to ani atak, ani obrona chrześcijaństwa jako religii, nie jest to argument, czy chrześcijaństwo jest dobre czy złe, prawdziwe czy nieprawdziwe, wiarygodne w swoich twierdzeniach mitycznych i metafizycznych czy nie. Jednak najczęściej ten argument jest wykorzystywany przez apologetów do obrony i promocji chrześcijaństwa i wyciągane są wnioski daleko wykraczające poza samą historię, dotyczące wartości, użyteczności, atrakcyjności, a nawet prawdziwości chrześcijaństwa. Więc aspekt apologetyczny tego argumentu dotyczyłby właśnie tego, jakie z kolei wnioski z historii chrześcijaństwa na Zachodzie wynikają dla chrześcijaństwa jako propozycji religijnej. W jaki sposób i czy słusznie narracja historyczna o zasługach chrześcijaństwa dla cywilizacji zachodniej jest wykorzystywana przez apologetów, żeby bronić i promować religię chrześcijańską, albo żeby krytykować jej krytyków. Czy rola chrześcijaństwa w historii cywilizacji zachodniej, która wyłoni się z analizy czysto historycznej, czy będzie to dobry powód, żeby dzisiaj chrześcijaństwo przyjąć? Czy będzie to dobry powód, żeby uznać, że chrześcijaństwo jest prawdziwe w wymiarze swojej mitologii i metafizyki? Albo przynajmniej, czy będzie to dobry powód, żeby ludzie tacy jak ja, religię chrześcijańską, przestali publicznie krytykować. To jest trochę innego rodzaju, ale nie mniej ważna dyskusja z apologetami chrześcijaństwa, którzy prawdopodobnie nie są zainteresowani tym tematem głównie w wymiarze czysto akademickim. To jest dyskusja, co rzeczywiście wynika dla ich wiary z roli chrześcijaństwa w historii naszej cywilizacji. Tak więc, Zapraszam na moją odpowiedź na pytanie moich patronów czy zachodnia cywilizacja jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Całość, tak jak wspomniałem, będzie się składać z dziesięciu odcinków. Właśnie kończymy odcinek pierwszy, w którym chciałem poczynić konieczne wyjaśnienia i uwagi wstępne, żeby wszystkim łatwiej było dobrze zrozumieć zarówno samo to pytanie, jak i moją odpowiedź, która nastąpi. Jeszcze jeden ważny problem wstępny wyodrębniłem z tego wprowadzenia i nim osobno zajmiemy się następnym razem, czyli w odcinku drugim. Mianowicie, zanim przejdziemy do omówienia wpływu chrześcijaństwa na cywilizację zachodnią, to jeżeli chcemy precyzyjnie ten wpływ opisać, to z bardzo ważnych powodów trzeba koniecznie odróżniać chrześcijaństwo jako system wierzeń, wartości i idei. Od ludzi i organizacji, które twierdzą o sobie, że reprezentują te wartości i idee i że je realizują. Jeżeli tego rozróżnienia byśmy nie dokonali, to otrzymalibyśmy ocenę historii chrześcijaństwa pomyloną z oceną tego, co robili w przeszłości jacykolwiek ludzie i organizacje, którzy powoływali się na chrześcijaństwo. A to są dwie prawie zupełnie różne rzeczy. Wyjaśnię dlaczego to jest takie ważne, właśnie już w tym drugim odcinku wprowadzającym następnym razem. W odcinku trzecim przejdziemy już do istoty rzeczy i zaczniemy od tego, że wymienimy te źródła cywilizacji zachodniej, które chrześcijańskie nie są, a które wielu apologetów bardzo chętnie chrześcijaństwu przypisuje. Natomiast w odcinku czwartym, na wcześniej przedstawionym tle dziedzictwa wcześniejszych cywilizacji, przeanalizujemy, na jakich konkretnie wartościach chrześcijańskich miałaby być oparta cywilizacja zachodnia. Kolejne trzy odcinki będą poświęcone trzem głównym zarzutom wobec narracji o zasługach chrześcijaństwa dla cywilizacji zachodniej. Przeanalizujemy trzy argumenty, że nie można mówić, że cywilizacja zachodnia jest oparta na chrześcijańskich wartościach. W odcinku piątym, ponieważ chrześcijanie tylko przywłaszczyli sobie ogólnoludzką moralność i wartości. Są to wartości niechrześcijańskie, tylko powszechne i naturalne. W odcinku szóstym. Ponieważ charakterystyczne i tożsamościowe wartości zachodnie, które dzisiaj prawie wszyscy cenimy, wywodzą się nie z religii, tylko z rozumu i z nauki. Są to wartości niechrześcijańskie, tylko racjonalne. I w odcinku siódmym, ponieważ, tak jak to ujął w pytaniu mój patron Jacek, przynajmniej niektóre wartości, które uznajemy za zachodnie, powstały w opozycji do chrześcijaństwa. A żeby jeszcze lepiej zilustrować moją odpowiedź na nasze pytanie, która będzie się wyłaniać z omawiania poszczególnych zagadnień, przeprowadzimy sobie jeszcze dwa krótkie studia przypadku dotyczące dwóch konkretnych spośród filarów cywilizacji zachodniej. W odcinku ósmym przejrzymy się, czy zachodni indywidualizm, wolność i prawa człowieka wywodzą się z chrześcijaństwa, a w odcinku dziewiątym, czy zachodnia nauka wywodzi się z chrześcijaństwa. I na podstawie całej przeprowadzonej analizy historycznej w ostatnim dziesiątym odcinku podsumuję całą tę serię. Czy cywilizacja zachodnia jest oparta na chrześcijańskich wartościach? Na ile moim zdaniem jest to prawda, a na ile jest wręcz przeciwnie? Zapraszam serdecznie do oglądania. Będę też w międzyczasie zajmował się innymi tematami, ale co pewien czas będą pojawiać się kolejne odcinki tej serii. Do zobaczenia!